Mamy układ równań: y równa się 4x odjąć 17,5 i y dodać 2x równa się 6,5. Mamy znaleźć x i y. Szukamy x -a i y, -a, które spełniają oba te równania. Najprostsze podejście do tego jest takie. W górnym równaniu mamy już y. Zapiszę jeszcze raz. Mamy y równa się 4x odjąć 17,5. Pierwsze równanie mówi nam dosłownie poprzez ten warunek, że y ma wynosić 4 razy x odjąć 17,5. Drugie równanie mówi, że jeśli do tego nieznanego y dodam 2 razy x, to otrzymam 6,5. Y musi też spełnić ten warunek. Musi on też spełnić warunek, że musi być równy 4 razy x odjąć 17,5. Możemy więc podstawić tę wartość za y w tym równaniu. Wyjaśnię to. W drugim równaniu jest y dodać 2x równa się 6,5. Wiemy, że y ma być równy temu tutaj. Y ma być równy 4x odjąć 17,5. Weźmy więc 4x odjąć 17,5 i podstawmy to za y. Podstawmy to tu. Jeśli zastąpimy ten y 4x, odjąć 17,5, bo tak mówi pierwsze równanie, to wyjdzie nam 4x odjąć 17,5. Dodać 2x równa się 6,5. Teraz mamy jedno równanie liniowe z jedną niewiadomą. Znajdźmy x. Najpierw mamy wyrażenie z x. Mamy 4x i 2x. Możemy je zgrupować i dodać. 4x dodać 2x daje 6x. Mamy 6x odjąć 17,5 równa się. Równa się. 6,5. Teraz możemy pozbyć się 17,5, dodając je do obu stron równania. Tu mamy minus 17,5, dodajemy więc. plus 17,5 do obu stron równania. Po lewej stronie zostanie nam tylko 6x, bo te się skrócą. 6x będzie równe. 6,5, 6 dodać 17 to 23,5 plus 5, co daje 24. Możemy podzielić obie strony równania przez 6. Zostaje x równa się 24 przez 6, czyli 4. Znaleźliśmy wartość x dla pary xy spełniającej oba równania. Teraz musimy znaleźć wartość y. Możemy to zrobić wstawiając ten x do jednego z tych równań. Obojętne do którego powinniśmy otrzymać taką samą wartość y. Rozwiążmy więc to górne. Przyjmijmy, że x wynosi 4. Górne równanie mówi nam, że y jest równy 4 razy x, czyli 4 odjąć 17,5. Czyli 16 odjąć 17,5. Co daje minus 1,5? y równa się minus 1,5. Rozwiązanie układu równań to x równa się 4, y równa się minus 1,5. Można sprawdzić, czy te dwie wartości spełniają równanie górne. 4 razy 4 minus 17,5 to minus 1,5. Czy spełniają one również drugie równanie? Policzmy. W drugim równaniu minus 1,5 dodać 2 razy x. Dodać 2 razy 4 równa się to minus 1,5 dodać 8, minus 1,5 dodać 8 to 6,5. Ten x i ten y spełniają oba te równania.